Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Long Dark. W poprzednim odcinku udało się znaleźć perły Lili, no i zostawiliśmy je na tym nagrobku, tak jak nas ta szara mateczka prosiła. No a teraz udaje się właśnie w stronę tego miejsca wspinaczkowego, w które mam iść. Już tutaj sobie kawałek przeszedłem, gdzieś w okolicach stacji benzynowej. Aha, idę w złe miejsce w ogóle. Tam powinienem iść, tylko ten wilk mnie goni, także mam nadzieję, że uda mi się jakoś tutaj przejść. Dobrze idę, tylko trzeba by tą górę jakoś ominąć. Okej, on sobie tam idzie dosyć powoli. Tam, aha, to są króliki, tak, dobra. Uff, to nie są kolejne wilki. Park w Milton, okej, super, nowa lokalizacja. No, także idę sobie właśnie, może on się teraz zainteresuje tymi królikami bardziej. Idę sobie tam w stronę tego miejsca wspinaczkowego i zobaczymy, co dalej nas czeka w tej grze. No a jeśli przegapiliście poprzedni odcinek, to oczywiście link do niego macie w opisie. Widzę, że tu jakaś nowa miejscówka jest. Troszkę w lewo będę musiał skręcić, gdzieś bardziej tam, ale zobaczmy sobie, co to jest. Co to jest? Może to jakieś jedzenie będzie albo coś? Tylko żebym ja tutaj wszedł. Okej, tędy. Historia upadku, część druga. Czytaj tekst. Okej, jak ktoś chce, to sobie może zatrzymać i przeczytać. Mamy napój winogronowy, super. Napój winogronowy, takie rzeczy jak najbardziej się przydadzą. Warto czasem może wchodzić w takie miejsca. Zobaczmy sobie, czy czegoś w szufladzie dla nas ciekawego nie ma. Raczej nie. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Okej, baton stary, no trudno. Stary baton, może nam nie zaszkodzi jakoś za bardzo. Co tu jeszcze mamy? Napój, okej, dobrze, że tutaj jestem. Troszkę tego jedzenia się jak najbardziej przyda. Raca też się może przydać, zawsze to sobie tam jakoś rozświetlić będzie można. Przeszukaj apteczkę, czy jest tu coś ciekawego dla nas? Okej, może się to wszystko przydać. Zobaczymy, jeszcze nie przeszukałem tej szuflady, tak? Czy tam przeszukiwałem? Nie, dobra, to już chyba przeszukiwałem. Jeszcze sobie zobaczmy te wszystkie złom. Nie biorę złomu. Muszę coś wyrzucić. No właśnie, już mam za dużo rzeczy, więc też nie będę może tak... Papier gazetowy, raca się przyda, a papier może nie za bardzo, to też może gdzieś się najwyżej znajdzie. W takim razie, skoro jemu jest aż tak ciężko, to może ja sobie, nie wiem, zjem coś. Zawsze to troszkę lżej będzie. Okej. No i idziemy, tutaj mamy właśnie tą strefę wspinaczki, także zobaczmy, co tutaj jest i pewnie będziemy się tutaj jakoś wspinać. Tak, to już jest tutaj, tak, to jest tutaj. To jest dokładnie tutaj, gdzie chcieli, żebym przyszedł. Strefa piknikowa, może tu też jakieś jedzenie się znajdzie? Jakieś kamienie, to może nie za bardzo mnie interesują kamienie. No i co? Jakaś misja jest? Znajdź teren wspinaczkowy. No to teren wspinaczkowy już... Znalazłem, żebym ja tu nie zjechał. No okej, misja jest znaleźć teren wspinaczkowy. Aha, bo to na razie był ten piknik, tak? Gdzie jest to na mapie? Tak jakby, no tutaj muszę chyba podejść, tak? Pytanie, czy to ja mam sam teraz zacząć robić? I nie wiem, skoczyć tam jakoś i on się zacznie wspinać? Znajdź teren wspinaczkowy na obrzeżach Milton. No to znalazłem, no. I co teraz? To znaczy, gra jeszcze nie wie, że znalazłem, więc to nie jest zbyt dobre. Nie wiem, czy tutaj jakoś od złej strony przyszedłem, czy coś, że mi tego nie zaliczyli. Okej, jakaś muzyka się pojawiła. Chociaż muzyka to równie dobrze na wilka może być. Ale nie, to zbyt spokojna chyba. Na wilka muzyka. No zobaczymy. Może im o coś innego chodzi. Może od tej strony trzeba jakoś tu wejść? Chwila, to jest jakoś dziwnie na tej mapie zaznaczone. Chyba, że to jest może po tych ściankach. No nie. No zobaczmy. Ale jakaś muzyka jest, więc coś już gra załapała, tak? Coś już gra załapała. Że już chyba jestem tu, gdzie powinienem. Jeszcze sobie tutaj... Muszę uciec od tego zimna. No właśnie, ja tu nie mogę tak długo w takim zimnie siedzieć, bo zamarznę. No, jakaś scenka się powinna teraz włączyć. Jakaś scenka. O, zapisywanie jest jakieś, więc może? Może to tu już? Chyba, że ja mam sam zacząć coś robić. Ewentualnie tu gdzieś.
Też, żeby nie spaść tam. Ło, jakiś wodospad tam jest. Jakiś wodospad. Zobaczmy może tu, ale nie no, ja już odchodzę. Strefa piknikowa tam jest chyba, tak? A ja mam teren wspinaczkowy znaleźć. Nie wiem, czy to działa tak, jak powinno, czy ja coś tutaj może źle robię. Więc jeszcze się troszeczkę tutaj rozejrzę. Może tu trzeba zjechać? Nie no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To już w ostateczności. No halo, tam był teren wspinaczkowy. No chyba, że jeszcze gdzieś tu dalej. Nie ma tutaj nic więcej. Znajdź teren wspinaczkowy na obrzeżach Milton. Jak wy myślicie, co tu trzeba zrobić? Troszkę pokombinować pewnie. Może nie umrę z zimna. Nawet jak umrę z zimna, to i tak tu się gdzieś zapisało w tych okolicach, więc... Więc najwyżej się tutaj odrodzę. No ale to, jak dla mnie, jest piękny teren wspinaczkowy. No dobra, w takim razie sprawdzę sobie w tym ekwipunku, czy nie mogę na przykład tych lina wspinaczkowa. Nie wiem, czy ja jej mogę tu jakoś teraz użyć? Nie. To jest chyba zły pomysł. Że ja schodzę po pionowej ścianie, to jest ciekawe. Czy o to im chodziło? Czy ja powinienem tu w ogóle być? A, dlatego schodziłem po tej ścianie, bo linę miałem. Okej, tu mam aż iść. Astrid chyba wydostała się z Milton. Kontynuuj poszukiwania poza miasteczkiem. Czyli o to chodziło, dobra, ale to... Czyli nie było żadnego, nie wiem, naciśnij coś, aby tam przejść. To po prostu możemy chodzić po ścianach dzięki tej linie. Ciekawe, tylko teraz musimy dojść aż tutaj. To chyba tam będzie, tak? Nie. Bardziej tam. Więc pytanie, czy schodzimy tutaj? Możliwe, że będzie trzeba. Chociaż tutaj dałoby się przejść chyba normalnie, nie wiem. Dobra, próbujemy. Najwyżej zginę, to przynajmniej mi cieplej będzie, bo się odrodzę. Ała. Nie, ja muszę się bardziej opierać o tą ścianę, okej. Okay. Aha, dobra. No, więc trzeba się troszeczkę tutaj nauczyć tego wspinania, ewentualnie pójść jakąś inną drogą. Może to było bez sensu, ale przynajmniej mi cieplej będzie, bo ta gra działa tak, chociaż nie działa tak. Nieważne. Dobra, więc może pójdę sobie normalnie tędy. Przydałaby się też jakaś, nie wiem, może jaskinia, jakiś dom, taki jak tam na górze był. Nie wiem, czy to był jakiś sklepik czy coś, żeby sobie tam wejść i się ogrzać, bo jak na razie no to jest mi zimno. No ale dobra, czyli po prostu tam na dół raczej teraz nie muszę schodzić, tylko sobie pójdę tędy, no i powiedzmy, że to jest jakaś, nie wiem, że skądś wiemy, że tamta Astrid będzie. No mamy tutaj niby, że tam się można wspinać. Więc, no cóż, po prostu idę za tymi znakami. Może mi jakoś pomogą. Biegać niestety nie mogę. No i właśnie, przydałaby się jakaś jaskinia. Tam widzę jakiś znak. Możliwe, że tamtędy muszę iść. Jakoś to mnie tutaj prowadzi. Jakiś jeleń widzę, że leży. O, dobra, jest ognisko i jest ktoś. Jest ktoś, dobrze, super, można się ograć. Dzień dobry. To jest ten, co był na stacji benzynowej, tak mi się wydaje? To jest on? Tak, znów się spotykamy. Okej, czyli coś sobie pogadamy troszeczkę z nim, może dzięki temu się ogrzeje. Many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested.
We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. The end of Milton's story is a sad one. Too many people lost after already too much suffering. You chose to take mercy. To save a life that probably didn't deserve to be saved. You mean the convict? How'd you know about that? Whispers in the... Czyli on teraz... To, co przedtem zrobiliśmy, czyli że nie wepchnęliśmy mu tego noża w którymś tam odcinku, to teraz tutaj to może mieć jakiś wpływ na to. Bo tam mieliśmy decyzję. Albo go zabić, albo nie. Ocaliliśmy go. How do you know this isn't how things are supposed to be? Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Okej, okay, no ale troszeczkę się przy okazji ogrzałem. Czy ja mógłbym tu sobie przeczekać chwileczkę na przykład? Tutaj mamy, okej, okay, zaczekaj, nie wiem ile. Dwie godziny? Zaczekaj. Ale mi ciepło podskoczyło. Dobra, już. Anuluj. Wystarczy mi tyle czekania. Tylko teraz jeszcze, czy on tu ma coś do picia? Kubek kawy. Nie, ja bym chciał się napić. Chciałbym się napić. Czy to jest wstążka Astrid? Nie wiem. Królik gotowany. Jedz. Okej, okay, także troszkę sobie tutaj coś zjadłem. Aha, żebym się nie poparzył. Nie żywność. Chwilka, nie tak. Pij. Dobra, wypijmy sobie coś. I dobra. Fajnie, że dali tutaj tego gościa z tym ogniskiem, bo to jednak mi pomogło, bo było zimno. A tak to sobie zjadłem, napiłem się, ogrzałem na fulla. Może nawet troszkę za długo, bo teraz będzie ciemno. No, ale okej, okay. Może tak szybko ciemno nie będzie, a ja idę teraz gdzieś tam, w tamtą stronę. O nie, króliki, dobra, nie przypominajcie mi tego polowania na króliki, bo to nie było zbyt fajne. Czy ja mógłbym sobie wyrzucić jeszcze coś, bo serio, za ciężko jest, no, wystarczyłoby tylko troszeczkę. Po co mi ten grzyb, ale nie, on nie jest jakoś super ciężki. Mocno zużyte buty, upuść. Nowe buty wojskowe, one a 2 kilo aż ważą. Tam jakaś muzyka sobie gra. Mocno zużyte. Upuść. Dobra, i mamy poniżej 30 kg. Jakieś ryzyko skręcenia dalej. I tak jest. Nie wiem, czy przez to, że jest zimno. O, lina jest. Dobra, czyli tam powinienem pewnie iść. Tu jakaś jaskinia jest. Zobaczymy sobie, co jest w jaskini. Jak z ciekawości. Tak troszkę, żeby pójść poza fabułę. Czy tam ktoś jest? Nie, co to jest? Co to jest? Jakiej rzeczy? Czy to może nowy śpiwór? Nowy śpiwór? Jakiś plecak? Czy to nie jest plecak Astrid? Widziałem już gdzieś ten plecak. To może podobne po prostu są te plecaki. Świeże, suszone mięso, super zapałki, śpiwór. Dobra, zabierz. W takim razie wyrzucę sobie ten stary śpiwór, bo on już pewnie troszkę zużyty jest, tak? Śpiwór... Okej, ten ma 77%, to w sumie nie wiem, który jest ten nowy. Chwilka, ja go chciałem wyrzucić. Upuść w takim razie, skoro jest bardziej zużyty. No i dobra, nie będziemy tego nosić. Co to jest drewno cedrowe? Po co mi to? Ładnie pachnie, ładny blask, ale szybko się wypala. Dobra, nie wiem, chociaż to pół kilo waży, tak? Nie, to nie wiem, czy to mi jest aż tak bardzo potrzebne. Wyrzucę to. Gdzie to jest? Czy to jest jakoś alfabetycznie sortowane? Nie wiem, po wadze... Czy coś to jest tutaj? Dobra, pół kilo nie będę tego nosić. Gotowa podpałka. No troszkę tego jest, ale jednak podpałka się może przydać. Co to jest? Co to jest? Tam coś takiego niebieskiego? Nie, to śnieg chyba jest. Dobra, czyli w sumie nic ciekawego. Nic ciekawego w tej jaskini. Ale może warto czasem sobie tak zajrzeć, zobaczyć, czy się czegoś ciekawego nie znajdzie. Chwilka, bo ta lina jest tam, tak? A my mamy iść tu. Więc nie wiem, czy to jest jedyna droga. No zobaczymy. Podejdę sobie do tej liny.
I zobaczymy, czy jakoś się tu będzie dało wejść, czy to o to im chodzi, żebym ja teraz tam szedł, czy nie. No zobaczymy, okej. W takim razie, no szkoda, że się podbiec kawałek nie da, bo jednak fajnie byłoby sobie troszeczkę to przyspieszyć, a nie cały czas iść. Lina wspinaczkowa. Nie możesz się wspinać ze skręconą kostką. Czy to jakiś bandaż by rozwiązał ten problem? Bandaż, użyj. Dobra, prawa stopa, użyj. Co tu jeszcze mamy? Ból, prawa stopa, dobra. Użyjemy sobie tego bandażu. O, i teraz będę mógł biegać. Okej, czyli to z tym był problem. Z tym był problem. Widzę, że tutaj mam jakiś ból w ręce, tak? Przez to wspinanie się, więc nie wiem, czy teraz ja to mam puszczać co jakiś czas, czy coś. Wolałbym teraz może nie puszczać jednak, bo jeszcze spadnę. Także szybko tutaj wejdę na górę. Mam nadzieję, że nie puści mi się gdzieś tutaj na samej górze. Nie byłoby to zbyt przyjemne raczej. Okej, dobra. Udało się wejść. Super. No i idziemy gdzieś tam. Gdzieś w tą stronę. Czy tutaj się jeszcze gdzieś będę musiał wspinać? Nie wiem. O, pewnie tędy. Czy ja tutaj muszę iść taką niebezpieczną trasą? Okej, trzeba będzie uważać, ale tak, raczej tędy muszę iść. Tam niby dołem też mogłem gdzieś iść, ale nie, to już raczej tam by się kończyła ta trasa, więc dobrze, że się tutaj wspiąłem. Ta, tutaj już nic nie ma. Może tam ewentualnie jakaś drobna rzecz do zebrania by była w sumie, bo jak ktoś już zobaczył linę, to mógłby właśnie iść, a nie... No, iść po linie, a nie szukać dalej, więc w takich miejscach mogliby pochować jakieś ciekawe rzeczy. Ej, nie. Dobra, bym jeszcze zjechał. Okej, i teraz możemy iść dalej. Pytanie, czy tu się gdzieś będzie dało wspinać? Czy tutaj coś jest? Jakaś kolejna jaskinia? Nie, tutaj nic ciekawego nie ma. No, powoli ta temperatura spada, także jakbym spotkał znowu kogoś z ogniskiem, to byłoby przyjemnie. Byłoby przyjemnie, można by się ogrzać, no ale na razie i tak nie ma tragedii. Temperatura i tak nie jest taka zła. Wodę mam, jedzenie nawet mam. To drugie to chyba jest zmęczenie, tak? No to najwyżej jeszcze się gdzieś tam potem prześpię, jak się będzie ściemniać, chociaż to najlepiej byłoby właśnie w jakiejś jaskini zrobić, żeby nie tracić temperatury, albo przy jakimś ognisku. No ale na razie idziemy i może jeszcze nie padnę z tego zmęczenia całkiem. Tutaj jest ten wodospad. Czy to jest ten wodospad, który gdzieś tam widziałem? Nie, to jest chyba jakiś inny. To jest raczej inny wodospad, bo tamten był no gdzie indziej, gdzieś tam bardziej na dole, chyba że... Nie wiem. Okej, zapisywanie, czyżby jak coś się zaraz będzie działo. Czy po prostu przechodzimy już troszkę dalej. Troszkę dalej w fabułę. Czy ja w ogóle dobrze idę? Dobrze idę. Co to w ogóle będzie? Raj utracony. No zobaczymy, co nas tam czeka. Jakaś taka przełęcz tutaj między górami. Taka szczelina. Mam nadzieję, że to się nie zawali zaraz na mnie. Co my tu mamy? Jeszcze kawałeczek. Trzeba przejść. Mogę podbiec? Tak, mogę podbiec, więc może troszeczkę użyję tego... Co to było? Nie wiem, po co mi to? Dobra, biorę. Może to nie będzie jakoś super ciężkie, a najwyżej się wyrzuci, jak nie będzie mi to potrzebne. Okej, kolejny wodospad. Po prostu tu jest dużo tych wodospadów, więc tamten, co przedtem widziałem, to raczej nie był żaden z tych. Okej, to już jestem, tak? To chodzi o ten wodospad chyba? Nie, tu gdzieś? No nie wiem, chyba nie tu. Muszę niedługo odpocząć. Dobra, może sobie niedługo odpoczniemy. Aha, dobra, tu jest jakaś jaskinia. No, to chyba będzie idealne miejsce, żeby sobie odpocząć. Opuść okolice Milton, co? Aha, dobra. Czy to się klikało i teraz przechodzimy jakby do kolejnego miejsca. Okej, czyli to takie wczytywanie. Okej, dobra, czyli po prostu trzeba się tak wczytać, żeby to przeszło dalej. Nieważne. W takim razie, co tutaj dalej w tej jaskini będzie? Tu gdzieś tak naprawdę nie mam teraz za bardzo misji. Po prostu idziemy sobie przez tą jaskinię, więc wiecie co? Myślę, że zakończę w tym momencie ten odcinek. Może się tutaj jakoś prześpię, no a co będzie dalej? Zobaczymy w kolejnym odcinku, także do usłyszenia. Cześć.